Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału GP Notowania. Witam w kolejnym odcinku serii analizy fundamentalnej na kanale Komparikrynki. Dzisiaj opowiemy sobie o branży, która w 2020 można powiedzieć, że miała swoje 5 minut, czyli w ostatnim tym bardzo specyficznym roku miała swoje 5 minut, ale to nie jest tak, że ten rok jakoś się ukształtował. Chodzi mi tutaj konkretnie o branżę e-commerce. Wszyscy wiemy, że praktycznie cały świat w tym 2020 roku, z powodu oczywiście wiadomych, przeniósł się do internetu. Mówimy tu o szkołach, o biznesie, praktycznie o całym życiu. I oczywistym jest to, że dzięki temu ten rynek nabiera rozpędu. Z tym, że nie jest do końca tak, że jeżeli chodzi o ten rynek, rynek e-commerce, to jest coś, co zaczęło się w 2020 roku. W 2020 rok to był dodatkowy impuls, tak naprawdę, a rozwój tego rynku był już od wielu lat. I tak naprawdę mówimy o tym, że po pandemii, czyli w latach kolejnych, nawet jeżeli zwalczymy ją tak do końca, to i tak ten rynek wciąż będzie rósł. Zresztą mam tutaj przed sobą między innymi właśnie taki. Mm, taką analizę odnośnie tego rynku. Oczywiście odnośnie analiz no, trzeba tutaj podchodzić z pewnym dystansem, no bo to są jednak przypuszczenia, ale myślę, że każdy intuicyjnie jest w stanie stwierdzić, że ten rynek ma szansę dalej wzrastać. I tutaj w tej analizie jest powiedziane, że jeżeli chodzi o rozrost tej branży, to w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 miliardy złotych i to oznacza średnioroczny wzrost o 12% i myślę, że każdy tutaj może się z tym absolutnie zgodzić. Zresztą, myślę, że pandemia mocno pomogła handlowi e-commerce w roku 2020, ale też w latach kolejnych, ze względu na to, że ludzie, którzy już byli w internecie, mówię o sprzedaży w internecie, no to jednak są ludzie, którzy i tak czy byłaby pandemia, czy nie, to by w niej zostali. A tak naprawdę wiele osób zostało zmuszonych do przejścia do internetu, do przejścia w branżę e-commerce. Coraz większy rozrost właśnie tych segmentów, nawet w swoim biznesie, bo czasem mówimy o tym, że tylko część biznesu do tego weszła, do tego internetu. Więc mówimy tutaj o tym, że ten rynek. Rósł w 2020 roku i to oczywiście pomogło, ale myślę, że wiele osób zostanie, ze względu na to, że skoro już weszli, więc musieli wykupić jakąś infrastrukturę. Musieli już poczynić jakieś inwestycje, i tak naprawdę wiele osób po prostu przekonało się, że w internecie tak naprawdę jest dużo szybciej. Część oczywiście procesu przechodzi dużo szybciej. Jest to samo bezpieczeństwo, bo często się mówi o tym, że no niektórzy ludzie wolą na przykład prowadzić biznes stacjonarny ze względu właśnie na bezpieczeństwa. Okazuje się, że ten internet też jest równie bezpieczny, może nawet bardziej bezpieczny niż taki y, zwykły, y, tradycyjny biznes. Więc widzimy tutaj wiele zalet. I ci ludzie, którzy mieli być w tym e-commerce i byli już w poprzednich latach, zostaną, a dojdą nowi ci, którzy się do tego przekonali. Więc ja myślę, że ta pandemia sprawiła, że oczywiście w tym 2020 roku ten rynek bardzo mocno poszedł do góry. Ale ten wzrost będzie dalej kontynuowany i może nawet przyspieszy w porównaniu do wzrostu na przykład w latach 2017, 2018, 2019. No bo tutaj 2020 to był bardzo specyficzny rok, no ale ten wzrost może jeszcze, jeszcze przyspieszyć. Zresztą ten raport to też pokazuje, że ten rynek powinien rosnąć 12% w skali roku. No nawet jeżeli nie będzie w, tym, w takiej mocnej skali rus, no to i tak każdy z nas indywidualnie. I tak czuję, że jednak ten, ten rynek będzie, będzie wzrastał. Jak mówię, wiele firm poczyniło ogromne inwestycje odnośnie e-commerce, wielkie nawet spółki na polskiej giełdzie jak LPP, które coraz mocniej przenosi się do, do internetu. Oczywiście jest do tego w pewnym sensie zmuszone LPP, czyli oczywiście mówię o sklepach Crop House, Reserved. Spółka CCC, która też bardzo mocno rozwija się w internecie i w tym 2020 roku bardzo mocno rozwinęła się w tym internecie, no bo musiała, ale też w pewnym sensie oni zostaną tam, czyli pewna część biznesu na stałe została tam przeniesiona i tak można te przykłady mnożyć, można je mnożyć w nieskończoność. Dlatego też myślę, że ten rynek absolutnie nie jest narażony na jakiś koniec, jeżeli będzie koniec pandemii. Są niektóre rynki, niektóre branże, które właśnie są narażone na, na taką sytuację, ale absolutnie do tego nie zalicza się e-commerce. Dlatego, mimo już wzrostu w 2020 roku, no bo mówimy o tym, że w tym 2020 były wzrosty na tym rynku, to jednak myślę, że warto niektórym, przedmiot, prze, niektórym podmiotom wciąż się przyglądać i wciąż je analizować. Ja tutaj wybrałem takie dwa podmioty. No, do których dzisiaj zajrzymy. Jednym z nich jest spółka, jest spółka LiveChat, czyli spółka, która myślę, że jest każdemu znana. Rzeczywiście na tej pandemii bardzo mocno się wybili pod względem kursu, ale to nie jest tak, że oni się wybili pod względem przychodów i zysków na pandemii, bo tak naprawdę, jak sobie zobaczymy na ich sytuację finansową, no to widzimy, że w ostatnim roku były bardzo mocne wzrosty z 40 zł do około teraz 120 zł. Ale jak sobie zobaczymy na ich czy to przychody czy to zyski, to widzimy, że ten wzrost jest tutaj od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że spółka na pandemii została. Wielkim graczem, tylko mówimy o tym, że jednak z każdym rokiem oni budują ten swój model. To jest też dosyć interesujący model biznesowy, bo oni sprzedają swoje produkty w modelu SaaS. No, oczywiście ich produkty pomagają komunikować się w biznesie, więc mówimy o tym, że biznesy przenoszą się do, do internetu i oczywiście na tym zyskują firmy, które ułatwiają to bycie w internecie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju firmy. I taką właśnie spółką jest LiveChat, no bo oni robią różnego rodzaju chatboxy czy, czy innego typu rozwiązania właśnie po to, żeby, żeby firmom było łatwiej być w tym internecie. No i oczywiście w pewnym sensie są beneficjentami, jeżeli chodzi o, o rok 2020, ale mówimy o tym, że już od wielu, wielu lat oni zwiększają przychody, czyli skalę działania. I jak mówiłem, oni rozwijają się w tym modelu SaaS, czyli modelu abon abonamentowym i to jest... Model, który po prostu się sprawdził, ze względu na to, że działa to w ten sposób, że do obecnej bazy klientów dokładamy nowych. Nie ma czegoś takiego, że klient wchodzi do nas, kupuje, wychodzi i jest koniec interakcji, później musimy się znowu starać o ściągnięcie go. To są oczywiście koszty. Mówimy tutaj, że na początku są koszty pozyskania klienta, jak w każdym biznesie, ale później my dokładamy tych klientów do naszej bazy. Oczywiście jest taka sytuacja, że każdy może z tego abonamentu zrezygnować, ale myślę, że nawet każdy z nas ma tak, że jeżeli ma jakiś abonament, w czymkolwiek, czy to na siłowni, czy jakikolwiek inny, i nie do końca z niego korzysta, no to często mamy tak, że stwierdzamy, że to i tak jest ileś tam mała kwota miesięcznie, 30 zł miesięcznie, na przykład stwierdzam, więc, więc może mi się to kiedyś przyda i nie rezygnuję z tego abonamentu. Więc tutaj też jest to, jest to w ten sposób rozwijane, to znaczy, to też jest pewien plus dla tej spółki. Oczywiście spółka po prostu zrobiła dobry produkt i dlatego. Ma taki wzrost przychodów, czy zaraz sobie przejdziemy do innych, innych wskaźników finansowych, ale mówimy o tym, że ten model abonamentowy po prostu się sprawdził i on ma bardzo dużo plusów i tak naprawdę mało minusów, bo tak naprawdę minusem może być to, że w każdej chwili mój klient może zrezygnować, ale prawda jest taka, że nasza, nasza psychika tak działa, że raczej z tego nie rezygnujemy. Zresztą widać to po, po live czacie. Oczywiście, podkreślam, oni mają też dobry produkt i to trzeba, to trzeba zawsze podkreślać, kiedy się o nich mówi. Jak widzimy, te przychody rosną tak naprawdę z roku na rok i to nie jest tak, że ten ostatni rok jest jakiś bardzo wyjątkowy. Jak sobie zobaczymy cztery ostatnie kwartały, pamiętajmy o tym, że live chat ma przesunięty ten rok obrotowy i rok obrotowy u nich kończy się w marcu. Więc jeżeli zobaczymy sobie te ostatnie cztery kwartały, to widzimy, że to jest tylko kontynuacja wzrostu, który był w ostatnich, w ostatnich latach. Ten zysk netto też widzimy, że jest cały czas rosnący i to też jest kontynuacja wzrostu te cztery ostatnie kwartały. Oczywiście live Chat miał pewne sytuacje, w których była duża niepewność, no bo jeżeli chodzi o, o właśnie tę spółkę, no to do niedawna, do niedawna, czyli dwa lata temu, mniej więcej oni byli za 25, za 26 zł. Wtedy bardzo dużo osób się bało, że takie duże hegemony, jak na przykład Facebook, wejdą na ich rynek, i to były myślę, że całkiem uzasadnione obawy. No okazało się, że rozwiązania dla biznesu, jeżeli chodzi o Facebook, nie jest tak dobre, nie jest tak dobre pod względem jakości jak live chatu i rzeczywiście live chat wciąż się bardzo dobrze rozwija. Oczywiście mówię, że to jest uzasadniony taki strach, uzasadniony lęk. No, bo jeżeli jest jakaś taka fundamentalna, przy, fundamentalna przesłanka, że jakiś potężny podmiot wchodzi na rynek, gdzie mamy swoją spółkę, no to warto się nad tym zastanowić. No były takie sytuacje, w których, w których te spółki wygrywały. Chociażby można, można zauważyć przykład Google'a, czyli Google Maps, gdzie konkurenci. Robili pozwy przeciwko Google Maps ze względu na to, że Google udostępnia za darmo zbyt dobrą nawigację. Takie były te pozwy, dlatego właśnie chodziło tam o to, że Google przez to psuje rynek. I rzeczywiście były to obawy, że coś takiego będzie z LiveChatem, czy jeżeli na przykład Facebook tam wejdzie, no to zagarnie cały rynek. Tak się nie stało. No i, i mówimy o tym, że naprawdę cały czas bardzo dobrze się Live Chat rozwija. Jeżeli chodzi o te ostatnie cztery kwartały, tutaj też jest taka dosyć fajna sytuacja, ze względu na to, że mamy spółki, które są na przykład sezonowe, jak na przykład powiedzmy Oponeo, czyli spółka, która zajmuje się sprzedażą opon. Oczywiście oni w tych miesiącach, w których jest wymiana opon, bardzo mocno zarabiają, ale w innych nie, więc tu jest duża sezonowość. Jeżeli chodzi o live chat, tu nie ma absolutnie żadnej sezonowości. No bo tak naprawdę rynek e-commerce działa cały rok bez względu na przykład na jakieś warunki pogodowe czy jakiekolwiek inne warunki, więc mówimy o tym, że spółka cały czas może się fajnie, fajnie rozwijać. I oprócz tego, że porównujemy oczywiście na przykład trzeci kwartał 2020 do trzeciego kwartału 2019, to możemy też ten jeden kwartał do ostatniego kwartału porównać, zobaczyć czy jest tam wzrost. Zresztą, jak widzimy tutaj, cały czas jest wzrost pod względem przychodów, no bo jak mówiłem. Tutaj do naszej bazy klientów dokładamy nowych. Tu nie jest tak, że cały czas staramy się o, o, o tych klientów, tu jest troszeczkę inny właśnie ten model. Pod względem zysku tutaj też jest, też jest bardzo dobrze, też jest sytuacja, no niemalże idealna, oczywiście też wpływa na to rozliczenie ulgi, ulgi IP, IP Box, więc mówimy o tym, że jeżeli chodzi, czy to o przychody, czy to o zyski, jest tu sytuacja bardzo dobra i od razu stąd widać, że jest to spółka, która ma duży potencjał do wypłaty dywidendy, bo widzimy jak dużą część, jeżeli chodzi o zyski, to jaka to jest duża marżowość, czyli jaka duża część wszystkich przychodów to są, to są zyski. Widzimy, że marżowość jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, zresztą możemy sobie to pokrótce, pokrótce zobaczyć, że na przykład ta marża zysku netto jest na poziomie ponad 50%. To oznacza, że mamy tutaj duże pole do popisu, jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy, i oczywiście, LifeChat taką dywidendę wypłaca. No z tym, że LifeChat jest dosyć wysoko wyceniany w stosunku do tego, co zarabia, jak sobie zobaczymy, na przykład cena do zysku na poziomie 30, i to też jest taki pewien czynnik negatywny odnośnie wypłaty dywidendy, no bo spółka, która jest mocno wyceniana, nigdy nie zapłaci bardzo wysokiej dywidendy w stosunku do kursu, ze względu na to po prostu, że tu jest wiara, wiara w przyszłość. Te dywidendy tutaj są. Ja przypomnę, że jeszcze dwa lata temu Lifechat był po około 30 zł, więc ten wzrost jest taki z ostatniego roku. I wcześniej Lifechat wypłacał dywidendy na poziomie złoty 95,248. Widzimy, że tu jest od 2013 cały czas zwiększana ta dywidenda i jest też wypłacana w zaliczkach. Już pierwsza zaliczka za 2020 poszła, w styczniu była wypłacona, to jest 89 groszy. Była wyższa niż ta zaliczka pierwsza w 2019. Gdzie, gdzie to, było, to było troszeczkę mniej, więc mówimy o tym, że no ta dywidenda myślę, że może tam zakręcić się w okolicach 3 zł. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Livechat. Tutaj też jest dosyć ważny ten stosunek dolara do złotówki, dlatego że Livechat większość pieniędzy zarabia w dolarach więc mówimy o tym, że jeżeli jest dobry ten współczynnik dolara do złotówki, a myślę, że obecnie żyjemy w czasach, gdzie jest ten w miarę dobry ten, ten współczynnik, to live chat też zarabia więcej, tak, można powiedzieć, że, że, że live chat tak samo traktujemy jak eksporterów, czyli spółki, które zarabiają za granicą. Jeżeli chodzi o wyniki spółki, jak mówiłem, one są dobre, ale zauważmy też, ile chce rynek, czyli jak mocno już te, jest ta presja na bardzo dobre wyniki, bo mówimy o tym, że wyniki live chatu to są na przykład przychody ze sprzedaży plus 40%, zysk netto plus 65% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego i tak naprawdę tego się absolutnie spodziewał rynek. Czyli mówimy już, że tutaj ogromnych wyników finansowych spodziewa się rynek. To, to jest taka informacja, która teoretycznie może niepokoić, ale z drugiej strony, live chat cały czas spełnia te oczekiwania, bo cały czas rozwija się i ten rozwój jest bardzo, bardzo dobry i bardzo prężny. Zresztą, jak sobie zobaczymy na takie sprawozdanie za trzeci kwartał, no to jeżeli chodzi o miesięczne powtarzalne przychody, to jest dosyć ważny wskaźnik wyrażony w dolarach. Widzimy, że one cały czas rosną. Nie ma takiego ogromnego wzrostu, ale cały czas rosną. Dokładamy do naszych klientów, klientów do naszej bazy klientów nowych i to oczywiście działa. Tak samo jeżeli sobie zobaczymy ten współczynnik ARPU, czyli średni przychód przypadający na jednego klienta, widzimy, że on utrzymywał się na stałym poziomie, ale w ostatnim roku poszedł do do góry, czy to jeżeli chodzi o live chat, czy to jeżeli chodzi też o, o chatbox, tutaj też jest, jest dosyć dynamiczny wzrost, nawet dużo bardziej niż jeżeli chodzi o, o cały live chat. Więc tutaj mówimy, że pod względem takim finansowym, wskaźnikowym, pod względem jakichkolwiek wskaźników odnośnie danej branży jest bardzo, bardzo dobrze. I zauważmy, że ta liczba nowych klientów całej spółki live chat cały czas rośnie. Do naszych klientów dokładamy. Kolejnych. Widzimy, że no niemal że prosty wzrost tutaj w chatboxie jest bardzo dobry wzrost. W live też mamy, Były, była lekka stagnacja przez kilka, kilka miesięcy, ale widzimy, że jest bardzo dynamiczny wzrost tych klientów i w ich piku, tak można powiedzieć, oni nawet w ciągu miesiąca potrafili pozyskać ponad 500 klientów. No obecnie, jeżeli chodzi o, o live chat, w czerwcu przekroczyli barier barierę 30 tysięcy klientów, a teraz, to znaczy na Koniec 2020 roku było to 32 076 klientów, płacących klientów. Więc mówimy o tym, że jeszcze może nie ma aż takiego dużego przyrostu, no bo w pół roku ten, ta liczba wzrosła o około 2000. Więc nie mówimy o tym, że to jest 500 miesięcznie, ale już widzimy, że, że zbliżamy się do tego poziomu. Także live chat cały czas rośnie, cały czas jest tutaj bardzo pozytywna sytuacja pod takim fundamentalnym w takim fundamentalnym względzie. Co prawda, no problemem oczywiście jest to, że jest to spółka, która bardzo mocno urosła i tak naprawdę często były sytuacje, w których rosła bez jakichś większych, bez jakichś większych korekt, tak? Jeżeli ktoś na przykład w, w pewnym momencie stwierdził, że Chcę kupić po 80, znaczy było po 80 spółka, ale chce poczekać na jakąś korektę, no to tak naprawdę tej korekty się nie doczekał. Więc tutaj też spółka, która bardzo dynamicznie rośnie i też będzie bardzo dynamicznie oczywiście reagowała na wyniki finansowe. Jeżeli te wyniki finansowe nie będą tak dobre, jak zakłada rynek, no to mogą być mocne korekty, jak choćby na przykład w XTB. Wszyscy chyba pamiętamy, XTB za drugi kwartał pokazało bardzo dobre wyniki, ale nie takie, jakie oczekiwał rynek przez to też była większa korekta ale bez takich złych informacji odnośnie live chatu no takich na razie nie przewiduję myślę, że na takie dużo głębsze korekty może w tym momencie w tym okresie raczej nie mamy na co liczyć, oczywiście jakieś mniejsze korekty tutaj się, się zdarzają ale jeżeli chcemy powrócić do tych, do tych poziomów, które były jeszcze nawet kilka miesięcy temu no to myślę, że myślę, że będzie, będzie ciężko w najbliższym czasie live chat myślę, że Jedna z tych spółek, które najmocniej urosły na, na tej pandemii, ale nie dlatego, że była pandemia, tylko dlatego, że oni dobrze się rozwijają i zostali przez rynek dostrzeżeni. Drugą spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka ASEKO Polska. No, tak naprawdę, jeżeli mówimy o spółce ASECO Polska, no to wypadałoby mm, też zanalizować tak pokrótce inne spółki z grupy ASECO, bo jeżeli ktoś chce włożyć Aseco do portfela, no to warto wiedzieć, co się dzieje też w innych spółkach, czyli Aseco Business Solution, Aseco South Eastern Europe. Aczkolwiek my zobaczymy sobie dzisiaj na Aseco Polska, no, spółka też, która dostarcza przedsiębiorcom też i różnym instytucjom państwowym rozwiązania IT, Spółka trochę większa, wyceniana obecnie na 5,6 miliarda. Jeżeli chodzi o Live Chat, to są około 3 miliardy. No a jeżeli jeszcze dodać inne spółki z grupy Aseco, no to łącznie to jest około 8,5 miliarda, trochę bo ponad 8,5 miliarda, jeżeli chodzi o całą wycenę z grupy grupy Aseco. No i jak patrzyliśmy tam na, na te wyniki finansowe, to tutaj, jeżeli chodzi o przychody, też jest bardzo dobrze, bo mówimy, że cały czas jest wzrost, jeżeli chodzi o przychody. Co prawda, był jeden, powiedzmy, taki, ta, jedna taka sytuacja, w której te przychody nie urosły 2,16, 2,17, ale tak naprawdę ewidentnie możemy tu mówić o trendzie wzrostowym. Jednak, jak sobie zobaczymy na zysk netto, a tutaj warto patrzeć na zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, no to widzimy, że tutaj już jest różnik. Niestety, ale w tym akurat biznesie jest duża presja na marżę. Jak mówiłem, marżowość w live chaty jest na niemalże idealnym poziomie, no to tutaj pomimo zwiększających się przychodów jest duża presja na marżę, no i ten zysk netto przez to, przez to nie rośnie. Co prawda, od cztery ostatnie kwartały, czyli trzy kwartały 2020 i 2019 są lepsze na ten moment niż 2019 o około 10-12%, aczkolwiek widzimy, że yy, widzimy, że tutaj nie ma jakiegoś jednoznacznego trendu, jak w przypadku Live Chatu. Przychody OK, ale jednak ta marżowość spada. No, oni mocno się biją yy, o różnego rodzaju kontrakty, między innymi ze spółką Komarch, a jeżeli przejdziemy sobie do dywidendy, to warto zauważyć jedną bardzo zasadniczą rzecz. A Sekopolska Polska to jest. Spółka, która wypłaca dywidendy od bardzo, bardzo dawna. Od 2005 roku bez przerwy jest dywidenda. Jak sobie byśmy zobaczyli na inne biznesy Aseco, czyli Aseco Business Solution, Aseco South Eastern Europe, tam też ta dywidenda jest od bardzo dawna. Można powiedzieć, że Aseco, cała grupa Aseco, to jest taka spółka, która do portfela dywidend dywidendowego pasuje niemalże idealnie. I też mówimy o takiej myślę, że. Dosyć dobrej stopie dywidendy, no bo mówimy tutaj o tym, że oni przeznaczają około 3 zł na tę dywidendę. Warto zauważyć, że, że na tę dywidendę przekazali już no, grubo ponad 2 miliardy złotych. Sama spółka Aseko Polska, tu są jeszcze dwa inne podmioty z grupy Aseko, pamiętajmy o tym. Więc mówimy, że grupa Aseko jest naprawdę spółką, która potrafi dzielić się zyskiem z akcjonariuszem i ta dywidenda jest mniej więcej stała. I tak naprawdę podejrzewamy, że ta dywidenda będzie na mniej więcej tym samym poziomie w każdym roku, a biorąc pod uwagę, że mamy kurs 67,80. A ta dywidenda była na poziomie 3 zł, spodziewamy się podobnej, no to widzimy, że 4-5% tej dywidendy, może jakoś nie strasznie dużo, ale jeżeli zobaczymy od ilu, od kiedy ona jest wypłacana, no to widzimy ewidentnie, że, że tutaj myślę, gra jest warta świeczki. Warto, warto myśleć właśnie o ASECO w kontekście dywidendowym długoletnim. Zresztą ASECO pokazuje, jak wypłaca tę dywidendę, i widzimy, że to jest mniej więcej 70, 80, a czasem 50% zysku skonsolidowanego netto. Więc mówimy o tym, że nie jest ważny zysk. Oni zawsze chcą mieć mniej więcej stałe, stałą tę dywidendę. Więc możemy myślę, że założyć, że ta dywidenda będzie na poziomie troszeczkę powyżej 3 zł. Myślę, że tak tutaj powinno, powinno być. Zresztą oni sami mówią, że chcą być cały czas konsekwentni w wypłacie dywidend. Oczywiście, w Aseko zdarzają się jakieś, jakieś przejęcia, jakieś akwizycje od czasu do czasu, no ale ta, nie wpływają na tę dywidendę. Też przez to, właśnie, że ta dywidenda jest stała. Jak mówiłem, od wielu, wielu lat ta dywidenda tutaj, tutaj jest, i to jest dosyć istotny czynnik za, jeżeli chodzi o, o tę spółkę. I też tutaj oni mówią, że coraz mocniej się rozwijają. Działają między innymi w tym sektorze bankowym i mówią o tym, że. W niedługim czasie przedstawią jakieś pierwsze umowy na systemy bankowe w Niemczech. Oczywiście to jest kwestia kwartałów, tak? Oni, oni o tym mówią, więc w 2021, myślę, że w drugim półroczu możemy, możemy się tutaj czegoś spodziewać. Też jest informacja o tym, że ASECO spodziewa się w przyszłym roku, 2021, znaczących przychodów ze współpracy z cyfrowym Polsatem, który od końcówki ubiegłego roku jest największym akcjonariuszem tej, tej grupy, bo pod koniec 2019 roku, tam trochę ponad. Ponad 20% właśnie przejął cyfrowy Polsat, 22,95%. No, ciężko mi się do tego, do tego odnieść, ze względu na to, że nie mamy tutaj żadnych konkretów. Mówimy o znaczących przychodach. W każdym razie trzeba, trzeba czekać na ten, na ten moment. No i jak zobaczymy tą sytuację po trzech kwartałach 2020, bo te oficjalne informacje mamy właśnie za te trzy kwartały, no to mówimy o tym, że, że jest tutaj wzrost. Jeżeli chodzi o zysk, net, to o 12% rok do roku, wzrost też jeżeli chodzi o przychody o 13% rok do roku. No i jak mówiłem, spółka działa na trzech sektorach i jest dosyć dobrze zdywersyfikowana. Mówimy o przedsiębiorstwach 38%, bankowość finanse 37% i instytucje publiczne 25%. No ta bankowość to oczywiście wpisuje się to też te. Yy, ten nowy, nowy rynek Niemcy. Zobaczymy, czy w 2021 roku poznamy jakieś konkrety, czy tam będzie jakaś konkretna działalność operacyjna. Ale też warto zauważyć, że w tym planie KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, który, no, który został zatwierdzony przez, przez Unię Europejską, Polska łącznie otrzyma, Polska łącznie otrzyma 58 miliardów euro na dotacje i pożyczki. I jednym z planów tego, tego, tego naszego założenia jest transformacja cyfrowa. Mówimy tutaj o tym, że dzięki cyfryzacji w czasie pandemii mogliśmy bezpiecznie spotykać się z bliskimi, robić zakupy. Na transformację cyfrową z Funduszu Odbudowy przeznaczymy 13,7 miliarda złotych. I to jest oczywiście no, pewien. Pewna informacja dla ASECO pozytywna, dlatego że mówimy, że tu jest inwestycja w e-usługi publiczne dla obywateli, cyfrowa szkoła, działanie na rzecz cyberbezpieczeństwa. To są segmenty, w których jest ASECO. Jak mówiłem, ASECO to jest działalność bankowa. Ale też na przykład instytucje publiczne. Więc, więc mówimy tutaj o tym, że jednak ten biznes ASECO, mimo że bardzo dobrze się rozwija, może przyspieszyć. No pytanie tylko, czy w końcu jakoś te marże ruszą, no bo to jest takie jedyne, o co możemy się najbardziej przyczepić do, do całej spółki ASECO. I ASECO też cały czas się rozwija, bo na przykład tworzy wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych. Wiemy, że tych banków spółdzielczych jest dużo. No i też to jest w modelu SAS, tym modelu, modelu abonamentowym. Więc to jest też pozytywne. Widzimy, że w live to działa, w Aseco też to, też to można powiedzieć działa. No i mówimy o tym, że nazywają to bank w gniazku, gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna instytucja finansowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Na razie jest taki pilot, czyli, czyli sprawdzają to w dwóch bankach spółdzielczych. Zobaczymy jak to, jak to dalej pójdzie. Oni podpisali te umowy z bankami spółdzielczymi, też jeżeli chodzi o or a seco box, czyli bank out of the box. Właśnie mówimy tutaj o tym, że też jest informacja odnośnie tych banków spółdzielczych, czyli coraz mocniej wchodzą w ten sektor bankowy, powiększają tam swoją, swoją działalność, to ten, ten Aseco Box polega na tym, że pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wytworzone w Polsce, narzędzie w pełni dojrzałe, gotowe do uruchomienia oraz obsługi procesów bankowych, trzeba pamiętać, że usługi finansowe już w niedalekiej przyszłości będą coraz silniej połączone z naturalnymi potrzebami, potrzebami klienta. To też jest. Coś, co sprawia, że oczywiście w tym internecie będzie łatwiej, i właśnie na tym polega biznes ASECO. Oni ułatwiają nam życie w internecie, tak samo jak live chat, i właśnie dzięki temu, y, wraz z wzrostem e-commerce, oni będą się rozwijać. Tak samo, jeżeli chodzi o portfel zamówień ASECO, on jest niezagrożony, bo w 2020 to jest 11,3 miliarda wzrosło 12% rok do roku, gdzie w 2019 ten portfel zamówień też był bardzo dobry. Więc widzimy tutaj sytuację, w którym, w którym jest wszystko ok pod względem finansów, pod względem portfela zamówień. Jedyne do czego się możemy przyczepić to te marże, czyli to, że ten zysk netto nie rośnie, chociaż ten 2020 rok jest trochę lepszy. No, i mówimy o tym, że, że będą jakieś znaczące przychody z cyfrowym polsatem, może przełoży się to na, na lepszy zysk. I też mówimy o tym, że, że jeżeli chodzi o Niemcy, tutaj też wychodzimy na ten rynek. Zobaczymy, czy, czy to też zwiększy zysk. No, patrzyliśmy, jaki, jeżeli chodzi o live chat, jaki tu był konsensus, to zobaczmy też to. W, w Aseko Polska też te nie zaskoczyli jakoś mocno, jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał, czyli między tym, co oczekiwał rynek, a tym, co pokazało Aseko, nie było zbyt dużej różnicy, aczkolwiek lekki, lekki plus jest tutaj, jeżeli chodzi o całą spółkę, spółkę Aseko Polska. Więc ja myślę, że, że spółkę należy. Należy oceniać bardzo pozytywnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dywidendy. No bo jeżeli mówimy o dywidendzie w ASEKO Polska, to jak mówię, tutaj mówimy o dywidendzie, która jest od bardzo dawna, od 2005 roku. No i to jest spółka, która oczywiście też wzrosła na tej pandemii, bo też mówimy, że oni byli po 37-40 zł jeszcze w 2018 19 roku. Ale to nie jest jakiś taki bardzo duży. Wzrost 68 zł mniej więcej wskaźnikowo też nie jest jakoś bardzo wysoko wyceniana w stosunku do innych podmiotów z branży. No, pamiętajmy o tym, że tutaj, jednak, jeżeli chodzi o ten zysk netto, do tego możemy się przyczepić. Ale samą grupę ASECO, jako taką inwestycję długoterminową, no, można, można właśnie oceniać też pod kątem tej dywidendy, o której przed chwilą mówiłem. LiveChat też można powiedzieć, że idzie w tę stronę, aczkolwiek LiveChat no, jest już dostrzeżony przez rynek, więc tutaj. Wskaźnikowo yy, wygląda tak, że, że jest mocniej wyceniana, mocniejsza ta wiara w przyszłość, ale powiedzmy sobie szczerze: rozwój w spółce Livechat też jest dużo, dużo większy. Oni konkurują mocno z podmiotami no, nie tylko polskimi, ale głównie z podmiotami dużymi, zachodnimi no bo mówię, że mówiłem, że tutaj te przychody głównie są w dolarach. Jeżeli chodzi o ASECO, no to jednak jestem. Spółka ASECO Polska, oczywiście, oni mają w całej grupie y, są mocno zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o geografię, no, ale jeżeli chodzi, na przykład, o spółkę konkretnie ASECO Polska, to mówimy tu o dużych, na przykład, inwestycjach odnośnie, odnośnie właśnie inwestycji publicznych, odnośnie bankowości. Myślę, że to są to są segmenty, w których wciąż możemy się rozwijać, wciąż i ASECO, i LiveChat może wzrastać, mimo tego, że już bardzo mocno urósł. Ze względu na to, że tak naprawdę rynek e-commerce rósł i myślę, że cały czas będzie, będzie rósł, cały czas ten trend będzie zachowany, i myślę, każdy z nas intuicyjnie tak, tak to postrzega. ASECO, oczywiście. Dłuższa historia wypłaty dywidendy, ale z drugiej strony live chat większy rozwój, więc można powiedzieć, że każdy tutaj y, może wybrać coś, coś dla siebie. Zależy odnośnie tego, na co najbardziej, najbardziej zwracasz uwagę. Właśnie czy na rozwój, czy na, czy na tą najbliższą przyszłość, czy na dywidendę. Tutaj każda z tych spółek ma swoje plusy i ma też swoje, swoje minusy. Trzeba oczywiście o tym zawsze pamiętać. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że się, że się podobało. No i standardowo na końcu życzę Ci samych zysków. Cześć. Trzymaj się.